Robert, a powiedz, ile dla Ciebie znaczy zainteresowanie ze strony Chińczyków? Czy w ogóle pochylałbyś się nad taką ofertą? W tym momencie na pewno nie. Nawet no, wiedziałem, że jest, ale tak naprawdę nawet nie interesowałem się głęboko dokładnie co, jak. No bo to nie jest czas na... Tam w ogóle jakieś niemoralne pieniądze leżały na stole. No to tak, no leżały i... Ale z drugiej strony no, w moim wieku pieniądze nie są najważniejsze i też piłka nożna po to trenuje tyle lat, że nie tylko zarabiać nie wiadomo jakie... A nie zarabiasz źle. Wielkie pieniądze, ale z drugiej strony no, też robię to z miłości i z pasją. I znaczy tak do tego podchodzę, dlatego no, pieniądze są ważne, nie ma co ukrywać, ale nie najważniejsze. I tutaj wybrałem, nie wybrałem pieniędzy, tylko wybrałem piłkę nożną. To jasne. Ale z kolei już zainteresowanie Realu Madryt, domyślam się, że miło pojechało. Ciebie. To już wiadomo, jakiś czas też trwa, więc akurat moim zdaniem gram w klubie teraz, którym jest pewnie no, top 3. No. Można się wiadomo spierać, kto jest lepszy. Jeden lubi brunetki, inny tak, brunetki. Tak, dokładnie, więc wiadomo, że może w ostatnich 2 latach, 3 latach to tam zdobył, nie wiem, Ligę Mistrzów czy coś, to może akurat jest trochę, że tak powiem, ten krok do przodu, ale to rok, dwa i to wszystko znowu się zmienia. Też patrzmy przez ostatnie 5 lat, tak? Na przykład Bayern tak naprawdę co roku jest w półfinale Ligi Mistrzów. Gdzieś tam niewiele czegoś brakuje. Gdzieś z Twojego otoczenia wyszła informacja, że jakby na koniec kariery planujesz gdzieś w odległej perspektywie, widzisz MLS. Potwierdzasz? Tak, myślę, że to taki interesujący kierunek. Nie wiem, czy to się czy będę miał okazję, czy za parę lat stwierdzę, że jednak nie, ale nie mówię nie. A jak podchodzisz do złotej piłki? Pytam, bo słyszałem, że masz wpisane jakieś bonusy w kontrakcie, z drugiej strony po ubiegłorocznej edycji napisałeś, że to kabaret na Twitterze. Nie, no to ja na pewno się nie napinam na złotą piłkę, no, ale jeśli grasz w drużynie, która zdobyła Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, w półfinale Ligi Mistrzów, czyli załóżmy w pierwszej trójce czy czwórce drużyn w Europie jest i nagle patrzymy, ilu zawodników z Bayernu jest gdzieś tam, no to się człowiek tak zastanawia, o co chodzi, tak? No i to taka po prostu moja pierwsza myśl, jak ktoś mi tam powiedział o tym, to po prostu ja się zaśmiałem i postanowiłem, tak, spontanicznie postanowiłem to zatwitować tymi ośmieszkami. No i to tak to wyglądało. Taka historia właśnie tego była. Gdzieś w przestrzeni publicznej też się ukazała gdzieś twoja albo tylko przypisywana tobie ocena trenerów. Ancelottiego cenisz wyżej od Guardioli? Jak w ogóle podchodzisz do warsztatu tych dwóch trenerów? Nie, to jest po pierwsze są dwie różne osoby, dwóch różnych trenerów. Więc każdy ma swoją ideę i każdy pracuje inaczej, więc tutaj to jest, nie ma lepszy, gorszy, nigdy czegoś takiego też nie powiedziałem, więc wydaje mi się, że akurat staram się po prostu od każdego trenera czerpać to, co ma najlepsze i brać to do siebie i też w jakimś stopniu robić postępy. Podpisałeś nowy kontrakt z Bayernem, w Polsce przyjęty z wielkim och. Ach, bo to jest najwyższy kontrakt w historii Bundesligi. Też podchodzisz do tego jak do czegoś szczególnego, czy po prostu należała Ci się taka garza? Nie, znaczy to jest nagroda za tą ciężką pracę, którą wykonałem i za to, co udało mi się zrobić. Ja do tego tak bardziej podchodzę i docenienie tego. Też jak Bayernowi zależy na mnie jako osobie, jako piłkarzem, ale z drugiej strony no, to jest coś... Coś się stało i teraz tak naprawdę kolejne rzeczy, które są przede mną. Ale zależało Ci na tym, żeby to był rekord? Rekord? Nie, nie patrzyłem na to. Nie patrzę, kto ile inny zarabia. Wiedziałem, ile ja chcę zarabiać. I tak? na ile siebie wyceniasz. Tak, na ile się wyceniam. Ile też jestem wart, że tak powiem. Dlatego no, to byłem świadomy tego, co klub... powinien zaproponować lub właśnie podpisać, na jakich warunkach ze mną kontrakt.